Dany jest ciąg o wzorze AN równa się N kwadrat minus 6N minus 12, którym wyrazem ciągu jest liczba minus 21. Możemy pytanie zapisać w takiej postaci. Dla jakiego N AN będzie wynosiło minus 21? Możemy potraktować to jako układ równań. W miejsce AN możemy wstawić minus 21. Czyli minus 21 równa się N kwadrat minus 6N minus 12. Mamy do rozwiązania równanie kwadratowe, należy więc wszystko przenieść na jedną stronę. Tu zostawimy 0. Mamy N kwadrat minus 6N. Po przeniesieniu minus 21 na prawą stronę dostaniemy plus 21. Czyli mamy plus 21 minus 12. Dostajemy 9. Następnie obliczymy deltę. Oczywiście można też również skorzystać tutaj z wzoru skróconego mnożenia. B kwadrat minus 4ac. Nasze a to jest to, co stoi przy n kwadrat, czyli u nas jest to 1. B to jest to, co stoi przy n. U nas mamy minus 6. C to jest wyraz wolny, czyli u nas 9. Podstawiamy. B kwadrat, czyli minus 6 do kwadratu, minus 4 razy a, czyli razy 1, i razy c, czyli razy 9. Dostaniemy 36, odjąć 36, dostajemy 0. Czyli mamy tylko jedno rozwiązanie. N jest w postaci minus b przez 2a, czyli b wynosi minus 6, więc minus b to będzie 6. 2 razy a, czyli 2 razy 1, co nam daje 3. Oznacza to, że trzeci wyraz naszego ciągu będzie wynosił minus 21. Możemy to zapisać, że a3 będzie wynosił minus 21.